jest program po 10. Jesteśmy cały czas na antenie Republiki w Domu Wolnego Słowa. Przypominam, goście razem z nami na łączeniu Dariusz Stefaniuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Grzegorz Płaczek, Konfederacja. Raz jeszcze dzień dobry. Piotr Kusznieruk, Nowa Lewica. Dzień dobry państwu. I Mateusz Piepiórka, bezpartyjni samorządowcy. Witamy ponownie po godzinie 10. To od razu do pana Piotra pytanie. Co z tą lewicą? Razem, jednak osobno? Co to będzie, panie Piotrze? To znaczy tak, moim zdaniem sytuacja, w której pojawiły się wątpliwości, się wyjaśniła. Część osób z partii Razem przeszło do nowej lewicy. Myślę, że mamy już, że tak powiem, pełną jasność, kto chce wspierać rząd, kto chce znajdować się w sytuacji opozycyjnej do rządu. Sytuacja przez pewien okres była trudna, ponieważ na klubach, na posiedzeniach klubu uczestniczyły osoby, które nie popierały rządu. W związku z tym te informacje były nieszczelne, nie dało się tak pracować. Ta polaryzacja doprowadziła do wyjaśnienia sprawy. Te rozstrzygnięcie było oczekiwane już od dłuższego czasu. Myślę, że po pierwszych 3 miesiącach funkcjonowania tego rządu w marcu już było widać, że występują rozdźwięki i sygnały, że coś jest nie w porządku. W momencie popierania budżetu nastąpił rozdźwięk, część osób nie zdecydowała się i myślę, że to jest w ogóle dla polskiej polityki dobre rozstrzygnięcie, ponieważ wiadomo, kto jest po jakiej stronie. Ale to jeżeli wy się tak kłócicie po tej lewej stronie, to znaczy to tym bardziej to rzutuje na całą koalicję. Ja przypomnę, że tam jest, teraz szybko licząc, pan poseł Grzegorz Płaczek może pamięta, ile podmiotów wchodzi w skład koalicji, która dzisiaj jest u steru władzy w Polsce. Dzisiaj po stronie lewicy. Tam jest kilkanaście różnych partii, stowarzyszeń. Dzisiaj po stronie lewicy do koalicji, koalicję popiera tylko jedna formacja. Panie pośle Dariusz Stefaniuk, jak pan patrzy na tę sytuację na lewicy, na problemy partii Razem? Jak to może rzutować na całą koalicję 13 grudnia? Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, widać, że statek tonie i widać pierwsze dziury w kadłubie, a w związku z tym widzimy te odejścia. Dlaczego mówię, że statek tonie? Dlatego, że rząd Donalda Tuska po roku swojej działalności i sypania tego dobra dla Polek i Polaków jest najgorzej ocenianym rządem w historii po swoim roku rządzenia. Jeżeli byśmy porównali oceny czy rządu Beaty Szydło w porównaniu do rządu Donalda Tuska po roku, to niestety, ale tutaj koalicja 13 grudnia wypada dużo, dużo gorzej. Niestety dla tych rządzących oczywiście. Natomiast odejście tych pań poseł z partii Razem ja traktuję tylko w jeden sposób i to jest w jeden sposób tylko możliwe do uzasadnienia. Szanowne panie stwierdziły, że nie mają zamiaru siedzieć z boku i siedzieć w tylnej ławce, ale też chcą uczknąć coś z tego tortu. W związku z tym czekają na swoje synekury, czekają na miejsca w radach nadzorczych, czekają na miejsca prezesów spółek, czekają na środki finansowe, które będą wpływać do ich okręgów, ponieważ widzą, że ich koledzy z lewicy z tego tortu korzystają. To dlaczegoż one miałyby z tego nie korzystać, a tylko głosować w Sejmie za ustawami rządowymi? I od cała koalicja i od cały pomysł na zarządzanie. Ja mówię to już od bardzo dawna, że Donald Tusk rozmontowuje polską lewicę i ten transfer jest tego przykładem, a następnie rozmontuje tak zwaną tą nową lewicę, ponieważ w pewnym momencie powie, że już nie jesteście mi potrzebni, a ci, którzy chcą zachować posady rządowe i synekury, które daje koalicja 13 grudnia, mają zapisać się do Koalicji Obywatelskiej, a więc do takiego czyśćca, jeszcze nie do Platformy, ale tylko w Koalicji Obywatelskiej. Szanowni państwo, przed nami wielkie wydarzenie, mianowicie przecież miała być zmiana rotacji z marszałka Szymona Hołowni na nowego marszałka, pana Czarzastego. No i jakoś nie słyszymy, żeby wyrywał się Hołownia i Trzecia Droga z tą koncepcją oraz Donald Tusk,
widzimy tylko takie umizgi, a Hołownia mówi, że on bardzo dobrze czuje się w tej roli. Więc za chwilę będziemy świadkami tego, że Czarzasty zostanie z niczym i z nikim, ponieważ większość jego klubu przejdzie do Koalicji Obywatelskiej. I to jest cały mój komentarz do tego wydarzenia. A on jest uzasadniony tylko i wyłącznie tym, jak zachowaliście się w stosunku do pani poseł Matusiak, gdzie jako jedyna osoba na lewicy, i też mówię to od bardzo dawna, miała przynajmniej jakiś pogląd gospodarczy i plan gospodarczy. Bo dzisiaj lewica to są usta tylko i wyłącznie aborcji, usta związków partnerskich i całej ideologii, ale nic nie myślicie o gospodarce. Przypominam wam waszego ministra Wieczorka, jak zaorał i orze dalej polską naukę, a jak nie było akademika za złotówkę, tak go nie ma. To zaraz o tym porozmawiamy także właśnie w kwestii dotyczących tych taśm, nagrań, na których mamy ministra Dariusza Wieczorka, co z tego wynika. Wczoraj również na antenie Republiki o tym mówiliśmy. Ale najpierw posłuchajmy, panowie, bo mamy też wypowiedź Pauliny Matysiak, właśnie wspomnianej przez pana posła Stefaniuka, która komentuje sprawę właśnie wokół tych podziałów i rozłamów na lewicy. Posłuchajmy, bardzo proszę. To, że ten rozłam w samej partii jest, to jest też chyba dla opinii publicznej też jasne, też dla wielu wyborców. Ostatnio w partii odbywało się referendum, które, z którego jasno wynika, że ta decyzja osób, które do partii należą, jest taka, że powinniśmy opuścić klub lewicy. Ja też osobiście uważam, że nam obecność w tym klubie jako partii, jako Razem nie służy. I to jest moja opinia, no, jako osoby, która no, jest trochę na zewnątrz, bo tak jak mówiłam na początku, jestem zawieszona. Ja rozumiem, że pani teraz wraca na pokład partii Razem. W imieniu partii się nie mogę wypowiadać, w imieniu klubu także nie mogę się wypowiadać. Komentować będziemy to za chwilę, ale przenosimy się. Konferencja prasowa obrońcy księdza Michała Olszewskiego, mecenas Michał Skwarzyński, już teraz. Jest już zaksięgowany. Czy ksiądz Michał wie o tym, że opuści areszt? Czy pani urzędniczki wiedzą? Wie o tym, że jest płacone poręczenie, wie o tym, że będziemy za chwilę je przyjmować. No i zgodnie z procedurą prokuratura powinna po przyjęciu tego poręczenia natychmiast wysłać nakaz zwolnienia. To też jest, żeby była jasność, procedura w służbie więziennej też nie jest jednochwilowa, no bo to jest poważna instytucja, musi się liczba więźniów zgadzać, więc ta procedura wyjścia, wejścia na teren osadzonych jest dość długotrwała. Szacuje się, że około 1,5 do 2 godzin to trwa wszystko, ale wszystko wskazuje na to, że weekend i dzisiejszą noc wszyscy podejrzeni spędzą u siebie w domach. Panie mecenasie, po ponad 7,5 miesiącach przetrzymywania w areszcie tymczasowym dwie były urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, a także ksiądz Michał Olszewski wyjdą na wolność. W jakim stanie psychofizycznym są te osoby? Będziecie mogli państwo sami ocenić, jeżeli się pojawicie na tych miejscach, gdzie będą opuszczali. W psychofizycznym na pewno, znaczy psychiczno-religijno-duchowym na pewno bardzo dobrym, bo to są twardzi ludzie. Ja się, szczerze mówiąc, jako obrońca księdza Michała najbardziej cieszę na wyjście tych pań. Dlatego, że my jako adwokaci podkreślaliśmy i to podkreślamy od początku, największą wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje system przyznawania grantów, wiedzą te dwie panie. To są specjalistki naprawdę na najwyższym możliwym poziomie w tym zakresie. Jeżeli one będą mogły na swobodnie, na spokojnie wyjaśnić, że tam nie ma żadnego przestępstwa, to opinia publiczna przekona się, że ta sprawa jest wymyślona. Kiedy będziemy mogli poznać te opinie? Kiedy możemy spodziewać się, że prokuratura w końcu postawi zarzuty, tak żeby te osoby mogły, media, żeby mogły też i opinia publiczna mogła poznać kulisy i szczegóły? Ja jako obrońca i my jako cała ta strona oskarżona w tej sprawie, broniąca się, byśmy chcieli, żeby ten akt oskarżenia był dziś. My naprawdę chcemy, żebyście wy państwo, jako opinia publiczna, poznali te materiały, zobaczycie, że to jest sprawa polityczna, zobaczycie, że to jest sprawa sprzeczna z prawami Unii Europejskiej, co ja podnoszę od początku tego postępowania, że te zarzuty są sprzeczne z prawem unijnym i że to była sprawa, która miała za zadanie zbudować igrzyska kosztem wolności tych trzech osób. Czy możemy się spodziewać, że prokuratura krajowa będzie próbowała wyciągać z rękawa kolejne asy, kolejne sztuczki, kolejne zarzuty, być może zmienienie tych zarzutów, żeby powodować utrudnienia? Zadaj mi pan trudne pytania, bo w państwie prawa takie rzeczy nie powinny się wydarzyć. A doskonale wiemy, że w tej sprawie się wydarzyły. To znaczy, mamy sytuację taką, że doszło już raz do próby obejścia postanowienia sądu apelacyjnego i dostawienia sztucznie zarzutów.
grupy przestępczej, o czym mnie jako obrońcę na przykład nikt nie poinformował. Ja do dzisiaj nie dostałem postanowienia o przedstawieniu zarzutów grupy przestępczej mojemu klientowi. Mamy teraz próbę zostawienia sztucznych zarzutów 3 dni temu, dotyczącego rzekomego przywłaszczenia, chociaż każdy może pojechać i zobaczyć, czy ten budynek stoi. Tu nie ma żadnego przywłaszczenia, więc zgodnie z prawem tak nie powinno się wydarzyć. W cywilizowanym państwie, które stosuje prawa człowieka i system konstytucyjny, to się nie powinno wydarzyć. Ale się wydarzyło. Czy tak zrobi kolejny raz prokuratura? Trudno mi przewidzieć. Mam nadzieję, że media będą o tym wtedy uczciwie informować, że do tego typu obchodzenia orzeczeń prawomocnych sądów w Polsce dochodzi. Panie mecenasie, to jeszcze chciałem zapytać o te poręczenia majątkowe, te kaucje, tak, w wysokości 350 tysięcy złotych. Czy możemy ujawnić, kto wpłacił te kaucje? Jeżeli chodzi o obie panie, jest to Michał Rachoń. Czyli za jedną i za drugą urzędniczkę kaucję wpłacił pan Michał Rachoń. Będzie tutaj przyjeżdżał, bo będzie musiał też złożyć stosowne oświadczenie, a drugą kaucję złożył brat księdza Michała Olszewskiego, ale brat zakonny. Proszę tylko pamiętać, że z punktu widzenia prawnego wstąpienie do zakonu powoduje, że relacje między tymi osobami, które są w zakonie, to są relacje takie same jak w rodzinie, rodzinne, więc można powiedzieć, że poręczenie złożył brat. Z uwagi na to, że jest to zakon, to jest oczywiście osoba funkcyjna w tym zakonie. Tak to wygląda. Jeżeli jeszcze moglibyśmy prosić na koniec o przypomnienie, jakie środki poza tą kaucją sąd zdecydował zastosować. Nie mogą państwo wpływać bezprawnie na postępowanie, więc też prosiłbym media, że jeżeli chcą kontaktować się z tymi osobami, niech się kontaktują za pośrednictwem adwokatów. Druga rzecz, nie mogą się kontaktować pomiędzy sobą, ani ze świadkami w sprawie, nie mogą opuszczać kraju, mają dozór policji 2 razy w tygodniu i coś mi uciekło. Paszport zatrzymany. I zatrzymanie paszportu, zakaz wyjazdu za granicę, tak jest. Czy mogą się wypowiadać, mówić o tej sytuacji, czy nie? Tu jest właśnie problem, bo pytanie, jak się zachowa prokuratura. W normalnym, cywilizowanym państwie, jeżeli ktoś jest atakowany medialnie, to może się medialnie bronić. Ja będę odradzał klientom aktywność medialną co do zasady, dlatego że prokuratura może to uznać za pretekst do stosowania tymczasowego aresztowania, bo żyjemy w takim państwie, w jakim żyjemy. Ja to jeszcze chciałem zapytać o samą kwestię zatrzymania księdza Michała Olszewskiego, tego, w jaki sposób był traktowany. Wiemy, że to jest osobny wątek w sprawie. Mhm. Czy ksiądz Michał będzie miał taką możliwość, aby opowiedzieć o tym, jak wyglądały te pierwsze godziny po zatrzymaniu? Będzie miał na pewno taką możliwość. Będzie miał taką możliwość w organach ścigania, bo jest wezwany jako pokrzywdzony, bo toczy się postępowanie karne o te tortury. I tak samo toczy się postępowanie karne o pozbawienie bezprawne posła opozycji wolności, czyli posła Romanowskiego, bo pozbawiono go przecież nielegalnie wolności, co potwierdziły polskie sądy. Więc w tym zakresie się ksiądz będzie mógł na pewno procesowo wypowiedzieć. W mediach myślę, że w przyszłości również. Ja to podtrzymuję, co powiedziałem w tej sprawie już wielokrotnie. W sprawie tych tortur skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zostanie złożona i to niebawem. Tylko czekam na uzasadnienie pani sędzi Włoch i tak samo skarga do obydwu komitetów przeciwko torturom i europejskiego, i tego międzynarodowego. A jeżeli chodzi o tymczasowe aresztowanie i o tą przewlekłość tego postępowania, bo proszę pamiętać, że pani sędzia Wójcik wydała swoje postanowienie w końcówce sierpnia. 10 dni zajęło jej napisanie 6 stron uzasadnienia do tego postanowienia, a rozpoznanie tego zażalania mieliśmy teraz w końcówce października. A co zrobił sąd apelacyjny? Stwierdził, że sąd okręgowy powinien zastosować tę kaucję od razu. No bo skoro zmienił to orzeczenie, to ta kaucja powinna być w sierpniu. Co to oznacza? Mój klient i panie powinny wyjść w sierpniu po wpłaceniu tej kaucji, a wchodzą w październiku. Także to także będzie poddane pod ocenę organów międzynarodowych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Reasumując, są 2 kaucje już wpłynęły, jedno. Nie. Jedna wpłynęła na konto prokuratury, a 2 są wysłane, jak gdyby jest procedura w banku wewnątrz. No proszę pamiętać, że ja to i ciężko z tym walczyć, bo to jest racjonalne działanie banków. Jeżeli jest duży przelew szybki, że oni weryfikują, czy to nie jest jakiś element oszustwa na wnuczka, zwłaszcza, że to ma być rzekomo do prokuratury, na jakąś kaucję. Wiadomo, że te grupy przestępcze tworzą taką narrację bardzo często wobec tych osób, że oto ktoś miał wypadek, trzeba zapłacić kaucję. Więc ja rozumiem banki, że mają niektóre taką tą procedurę. No w tym przypadku nam to troszeczkę szkodzi, bo nam wydłuża. Ale no, chyba dla każdego jest jasne, dlaczego tak jest. Ale to dzisiaj chciałbym... Wszystko to będzie dzisiaj. Dobrze, panie mecenasie, czyli widzimy się, rozumiem, przed aresztem, skąd ksiądz Michał będzie wychodził, panie urzędniczki. Tak jest, tylko jeszcze tutaj będziemy robili wszystkie te czynności dotyczące pani urzędniczki. Jeszcze, żeby wyjaśnić, wszystkie 3 osoby są w tym samym areszcie? Nie. Ale ja nie chcę powiedzieć, szczerze mówiąc, gdzie, bo nie pytałem kolegów. Ja reprezentuję tylko księdza Michała i dzisiaj robię tylko kwestię poręczeń, bo odbierać ich będą inni adwokaci. No, nie ma sensu, żebyśmy tutaj 6 przyszli, żeby podpisać kilka dokumentów, dlatego to wszystko robię ja. A ksiądz jest tutaj... Na Kłobucku.
Trzeba się zapytać. Dziękuję Państwu bardzo. Muszę jeszcze prosić o radiową wizytę. Pana imię i nazwisko. Adwokat to chyba zapytać o ten. Czyli wszystko jasne w najbliższych godzinach. Ksiądz Michał Olszewski i dwie urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości opuszczą areszty śledcze. Kaucje wpłynęły, zostały dokonane przelewy. No i jak mówi obrońca księdza Michała Olszewskiego, mecenas Michał Skwarzyński, ten weekend cała trójka spędzi już w domu. Panowie, my wracamy do tematu, o którym rozmawialiśmy przed konferencją prasową, czyli sytuacja na lewicy. Dariusz Stefaniuk, poseł Dariusz Stefaniuk, mówi o tym, że ta sytuacja to jest przyrównanie do tonącego statku. Konfederacja podziela ten pogląd? No, ucieka nam jeden wątek w tej analizie, jestem przekonany. Po pierwsze tak, uściślimy, żeby również widzowie rozumieli, czym jest obecnie lewica, jaka część rzeczywiście z polityków lewicy jest w polskim rządzie. Lewica składa się, proszę mi poprawić, jeśli się mylę, z 26 posłów, z czego 8 jest wrazem. Teraz pamiętajmy o tym, że przed nami, o czym pan poseł Stefaniuk łaskawy był wcześniej w innym kontekście powiedzieć, przed nami wybory prezydenckie. W związku z tym wielokrotnie już pan marszałek Czarzasty był pytany, czy i jak podchodzi ewentualnie do dyskusji wewnątrz klubu Lewicy, aby kandydatem na prezydenta był ktoś z partii Razem. To jakby nie pamiętajmy, że też się w klubie na pewno dzieją ostre rozmowy dotyczące tego, kto ma być kandydatem. Pojawiały się również pomysły, które oczywiście są oficjalnie negowane przez pana marszałka, że Lewica podobno rozpatrywała, aby zaproponować dwóch kandydatów. Oczywiście wszyscy temu zaprzeczają, ale to pokazuje, jaka jest degrengolada w lewicy. Dla nas z punktu widzenia prawicy oczywistym jest, że jakiekolwiek podziały, jakiekolwiek napięcia po stronie lewicy są czymś, co gra na osłabienie tej części sceny politycznej, z czego my jako prawica po pierwsze przyglądamy się tej całej sytuacji, też wyciągamy wnioski, bo wiemy, gdzie są te słabe punkty lewicy. Dla nas również jest pewnym zagrożeniem, o czym również poseł Stefaniuk mówił, oby nie skończyło się tak, że posłowie, którzy wyszli z partii Razem, a przypomnijmy, że tych 8 posłów z partii Razem obecnie nie jest w polskim rządzie, żeby nie się nie skończyło tak, żeby poseł nie był prorokiem, że za chwilę tych posłów będziemy widzieć w jakiejś innej części klubu Lewicy i będą, krótko mówiąc, chcieli znaleźć jakieś umocowanie w innych ministerstwach. Już wystarczy naprawdę, mówię to jako poseł, który zasiada w Komisji Edukacji, że Ministerstwo Edukacji jest w rękach Lewicy i nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby jakiekolwiek jeszcze ministerstwa były w rękach osób, które no, z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszego programu są bardzo odległe. Ale są, bo mamy takie ministerstwa. W jednym z tych ministerstw szefuje Dariusz Wieczorek, więc to nie jest koniec problemów lewicy. A o co chodzi, to przypomnijmy Państwu najpierw artykuł, a później taśmę Dariusza Wieczorka. To jest igranie z ogniem. Jeżeli coś się stanie jutro takiego, że generalnie pan tej rezygnacji nie składa, to my będziemy musieli inaczej podejść do tej szkoły. Mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek do Bogusława Kopki, pierwszego rektora publicznej uczelni zawodowej w Grudziądzu. Jeśli pan nie złoży rezygnacji, to na poziomie ministerstwa nastąpi likwidacja uczelni. Dopowiada na nagraniu, do którego dotarła niezależna.pl jeden z dyrektorów w resorcie nauki. Rozmowa, jak wynika z nagrania, odbyła się 19 lutego 2024 roku w gmachu resortu, a doszło do niej z okazji Dnia Nauki Polskiej. To jest igranie z ogniem. Jeżeli coś się stanie jutro takiego, że generalnie pan tej rezygnacji nie składa, to my będziemy musieli inaczej podejść do tej szkoły. No tak. Więc jeżeli panu zależy, żeby ta szkoła była, to ja... Tej uczelni nie będzie po prostu, panie ministrze. To jasno powiedzieć. Tej uczelni nie będzie, bo jej nie będzie. No, jej nie będzie. Takie zapadły decyzje. No, ta decyzja już jest. W związku z czym... To nie jest to, że my tam straszymy pana, to nie o to chodzi. Nie, absolutnie, to jest kwestia po prostu zlikwidowania. To jest uczelnia, która jest w fazie organizacji, nie ma studentów, to jest... Wszystkie dokumenty mamy przygotowane, więc... I likwidator wchodzi. No ja myślę, że trzeba po prostu to wszystko na spokojnie, bo jeżeli już mówimy o likwidatorze, no to jest to dosyć poważna sprawa, bo
przed chwilą mówiliśmy o sytuacji, w której no, o rozwoju uczelni, tak? Więc... W sytuacji, jeżeli pan nie złoży, ja już pozwolę sobie, panie ministrze, na powiedzenie bardzo prosto. Jeżeli pan nie złoży rezygnacji, to na poziomie ministerstwa nastąpi likwidacja uczelni. I bardzo jestem ciekaw panów komentarzy. Jeszcze do państwa się zwrócę. W prawym dolnym rogu na ekranach państwa telewizorów jest taki licznik. W tym momencie wiedzą państwo, że przed nami duża inwestycja, więc przenosiny do nowej siedziby Domu Wolnego Słowa. Zbieramy pieniądze na ścianę wideo, taką ścianę LED i dzięki państwa wsparciu, dzięki państwa pomocy ta kwota zebrana już w 56%. Pięknie za to państwu dziękujemy, bo przypominamy, że razem tworzymy telewizję Republika, telewizję, której państwo ufają i telewizji, której jeszcze w Polsce takiej nie było. To nasz wspólny projekt, nasz wspólny Dom Wolnego Słowa. Bardzo dziękujemy, że są państwo z nami. A ja, panowie, wracam do tych taśm Dariusza Wieczorka. Wiecie, jak pan minister komentował tę sprawę, jak wyjaśniał? Dariusz Wieczorek powiedział, że te taśmy to prowokacja, a słowa zostały wyjęte z kontekstu. Mateusz Piepiórka, jak pan patrzy na te tłumaczenia Dariusza Wieczorka? No i samą kwestię związaną z tymi naciskami, z szantażem. Ja przypomnę, że w efekcie rektor tej uczelni został usunięty w marcu 2024 roku. Ja bym zaczął od wyrwania z kontekstu, bo w ramach tej rozmowy padło powiedzenie od pana ministra Wieczorka, że to on nie straszy. A zwykle jak się tak mówi, no to wszystkie zabiegi socjotechniczne sugerują, że jednak straszy. Jeżeli każe komuś zrezygnować, rektorowi, spełnienia funkcji rektora uczelni, no to, musi mieć ku temu jakieś podstawy. Nie chcę zmotywować go do kariery, zmiany kierunku. Być może chciałby do Państwowej Agencji Naukowej jakiś go skierować. Nie, on każe mu zrezygnować, a jeżeli nie zrezygnuje, to zlikwiduje mu tę uczelnię. I to jest, padła konkretna deklaracja, konkretny cel tutaj w tego przypadku. Pamiętajmy, że w tym momencie jest problem prawno-techniczny uczelni, która do tej pory nazywała się Kolegium Humanum, dzisiaj się nazywa Warszawia, w której też jest problem w związku z potwierdzeniem ocen, które otrzymali albo nie otrzymali studenci. Teraz nie wiadomo, czy mają te oceny, czy nie mają, czy słusznie zostały wystawione, czy niesłusznie. Do takiego problemu, do takiego bałaganu doprowadza Dariusz Wieczorek, będący ministrem szkolnictwa wyższego. Zamiast się skupić na rozwiązywaniu tych problemów, chce kontrolować rektorów uczelni wyższych. To jest, myślę, niezbyt trafiony cel, jeśli chodzi o funkcjonowanie ministerstwa. Zwłaszcza, że Kolegium Humanum na przykład tutaj to jest prywatna uczelnia. Nie jestem pewny, czy ta uczelnia jest prywatną. Natomiast na pewno minister nie powinien decydować, narzucać, przekonywać, grozić. Mówimy o publicznej uczelni zawodowej w Grudziądzu. To jest, tak jest. No to w takim presji na uczelnię. No to jeżeli ten rektor dopuścił się niegospodarności, jeśli chodzi o jego rolę, to powinien o tym z nim rozmawiać, a nie kazać mu rezygnować z funkcji, a jak nie, to będzie wszczęta procedura likwidowania tej uczelni. Piotr Kusznieruk, te taśmy to naprawdę prowokacja? Te słowa zostały wyrwane z kontekstu? Bo tak broni się minister Wieczorek. Nie sądzę. To znaczy ten argument prowokacji przy długości tekstu, który został upubliczniony, no trudno uznać jako mechanizm związany z wyrwaniem kontekstu i przytoczony w notatce artykuł, który opublikowało ministerstwo, na pewno się nie będzie odnosił do tych przepisów. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. O ile pan Dariusz Wieczorek zachowywał się dosyć oględnie, to wypowiedzi dyrektora Czai szły za daleko. To jest urzędnik publiczny, który że tak powiem, ewidentnie straszył i mówił o naruszaniu prawa. Piotrze, ramię w ramię dyrektor i minister. Ale generalnie panu profesorze. Ja tego nie neguję. Nie, to znaczy odbyło się minister Wieczorek, tu ma pan zastrzeżenia w porządku, do natomiast to się odbywało w obecności ministra Wieczorka. Chcę tylko również wspomnieć, bo tutaj mój kolega przedmówca powiedział odnośnie Kolegium Humanum, że Kolegium Humanum powstało w okresie, w którym rządził PiS. I chcę również zwrócić uwagę, że to dyrektor Czaja w przeciągu
dwóch tygodni wydał 42 to znaczy minister podpisywał, ale departament dyrektora CHAI wydał 42 decyzje odnośnie przydzielenia uprawnień na poszczególne kierunki. To jest, myślę, że rekord w skali świata. Duże uniwersytety nie mają 42 kierunków kształcenia. To jest dokładnie ten sam dyrektor, który uczestniczył w tamtej aferze i dzisiaj zaczyna uczestniczyć w tej aferze. Dziwię się, że pan dyrektor Czaja nadal jeszcze pracuje w tym ministerstwie, ponieważ ilość... A nie dziwi się pan, że pan minister Dariusz Wieczorek nadal jest ministrem, nadal sprawuje władzę nad resortem? No ale jak widać, zostawił też przy okazji zmiany zostawił też niekompetentnych urzędników, którzy, ale że na tak końcu powiem, to wyprzedzają. Minister resortu odpowiada. Myślę, że wyciągnie i za kadrę i za, no, sam jest bohaterem tych tarczy. Myślę, że wyciągnie z tego stosowne wnioski. Natomiast oczywiście cała dymisja, panie Piotrze, pana ministra Wieczorka, czy nie? Ale ja nie odpowiadam za dymisję. To znaczy ja uważam, ale powinien się podać że dymisji, uważam, że został zostały przekroczone uprawnienia, ponieważ powołanie uczelni, jak i likwidacja uczelni odbywa się decyzją administracyjną. Jeżeli decyzja administracyjna weszła w moc i się uprawomocniła, to co dyrektor Czaja mówi, że zrobimy to po prostu tak i po prostu zlikwidujemy uczelnię, no to jest kompletne irracjonalne stwierdzenie. Jak się nie podda cofnięcie tym decyzji, szantażom, to dostanie wieniec jeszcze, bo tam takie jest sformułowanie także na tych taśmach. Cofnięcie decyzji administracyjnej odbywa się na drodze postępowania administracyjnego. Za chwilę Grzegorz Płaczek, panie pośle, jeszcze Dariusz Stefaniuk. Nie zapominamy o panu, panie pośle. To nie jest tylko odpowiedzialność polityczna Dariusza Wieczorka za taśmę, jest tam głównym bohaterem w tych nagraniach. Wiemy także, że premier Donald Tusk wiedział o wywieraniu tej presji, o tych szantażach ze strony wiceprzewodniczącego Nowej Lewicy, dlatego że tak jak ustalił portal Niezależna, rektor Kopka 20 lutego 2024 roku wysłał przez platformę ePUAP pismo do szefa rządu, w którym poinformował go o tej całej skandalicznej sytuacji. Nie było żadnej reakcji pana premiera Donalda Tuska, panie pośle. Nie słyszymy pana posła. To nic dziwnego, tak, że taka informacja nie uzyskała aprobaty Donalda Tuska. Myślę, że rektor jeszcze w swojej naiwności i propaństwowości wysłał do szefa rządu taką informację, bo przypomnijmy, że rektorzy uczelni mają swoją autonomię. No niech państwo sobie wyobrażą, że to Przemysław Czarnek, będąc ministrem nauki, zrobiłby taki numer i ze swoim dyrektorem pojechałby do rektora i powiedział: musi pan zrezygnować, bo jeżeli pan tego nie zrobi, to zamkniemy pana uczelnię, ale jeżeli pan to zrobi, to dalej ta uczelnia będzie trwała i będziemy ją dalej finansować. Ja przypomnę, że ta uczelnia jest uczelnią publiczną, to nie jest uczelnia prywatna. W związku z tym to był absolutny szantaż ministra Wieczorka, który powiedział: zablokuję ci środki publiczne, nie będziesz miał dostępu do środków publicznych, a w związku z tym będą na ciebie różnego rodzaju represje i różnego rodzaju naciski stosowane. Jest to skandaliczne zachowanie, jest to już po raz kolejny po zaoraniu przez lewicę sztucznej inteligencji i zespołu do spraw AI rozoranie polskiej nauki. I absolutnie tutaj powinna być dymisja. Tu powinno być zwrócenie uwagi właśnie na to, jak lewica, która dorwała się do polskiej edukacji od Ministerstwa Edukacji po Ministerstwo Nauki, niestety nie radzi sobie z tym zarządzaniem. Ja myślę, że rektorzy polskich uczelni są zbulwersowani tym faktem. A mowa, jeżeli tutaj jest mowa o kolegium humanum, to ja przypomnę, że wielu polityków Platformy Obywatelskiej ukończyło tą uczelnię, bo o tym raczycie zapominać. Pani Gajewska, która jest wiceministrem rodziny, polityki społecznej, to przecież jest absolwentka Kolegium Humanum. A pan Sutryk, wasz wspaniały
prezydent Wrocławia, absolwent Kolegium Humanum. Z tego co wiem, to chyba nawet u mnie w Białej Podlaskiej, prezydent Białej Podlaskiej, Michał Litwiniuk, Platforma Obywatelska, absolwent Kolegium Humanum. Więc wy macie takich liderów wspaniałych, którzy kończyli te wspaniałe studia i nie macie co tutaj sobie pudrować się, że ta szkoła powstała za poprzedniej władzy, bo wiele szkół powstawało za poprzedniej i za obecnej władzy. Kwestia jest taka, jak szkoła uczy i jakie daje później o sobie świadectwo. A to, że Kolegium Humanum było miejscem wielkiej zgnilizny, mamy już taką epopeję od paru miesięcy, a myślę, że za chwilę będą nowe fakty dotyczące pana rektora i jego przyjaciół. I pan poseł Grzegorz Płaczek, bo za chwilę pan poseł nas opuszcza, niestety. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję, że pan pamięta. Przepraszam, ale konferencja również w Sejmie zobowiązuje, muszę tam biec. Szanowny panie redaktorze, no proszę sobie wyobrazić sytuację, jakby wyglądały nagłówki mediów głównego nurtu, gdyby się okazało, że nagraną taką osobą nie jest wiceminister z lewicy, tylko jest to wiceminister z prawicy, czyli z obecnej opozycji. No przecież te nagłówki byłyby rozpalone do czerwoności, a my byśmy wszędzie, w każdej gazecie, na każdej kładce czytali, do jakich dochodzi nieprawidłowości. Miało być uczciwie, miało być bez polityki. Mieli spółkami Skarbu Państwa zarządzać eksperci. Okazuje się, że te praktyki, obrzydliwe praktyki, wchodzą również do polskich uczelni. A doskonała diagnoza, panie pośle, bo tutaj jest to drugie dno. Czyli my mówimy już o tym, że to się wydarzyło, to wiemy. Tylko mówimy o sytuacji, która jest absolutnie karygodna. Czyli wiceminister nauki właśnie przyznał, że w sytuacji, jeżeli ktoś od nas będzie zarządzał uczelnią, to będziemy inwestować, uczelnia się będzie rozwijać, będziemy otwierać nowe kierunki. Natomiast jeżeli ktoś jest nie od nas, no to zaoramy tą uczelnię i ją zamykamy. W jaki sposób opinia publiczna ma potem funkcjonować i nie czuć się oszukiwana? To znaczy co? My, niezależnie od tego, kto co potem powie z Ministerstwa Nauki i czy pójdzie w narrację, że zamykamy czy nie zamykamy, to jest ta prawdziwa narracja? Nie. To pokazuje, to jest dowód na to i to powinniśmy piętnować, że w zależności od tego, jaka jest decyzja polityczna podejmowana przez obecnych polityków w koalicji rządzącej, to pod takie decyzje potem jest narracja stosowana. To jest absolutnie karygodne, to powinno być wycięte do dna. Takich zachowań w ministerstwie, zwłaszcza w Ministerstwie Edukacji, jakże ważnym, jakże delikatnym, nie powinny mieć miejsca. Jestem kategorycznie za tym, żeby osoby, które są za to odpowiedzialne, poniosły odpowiedzialność, ponieważ takie osoby przynoszą wstyd polskiej edukacji. Grzegorz Płaczek, Konfederacja, bardzo panie pośle dziękuję, a my łączymy się z Danielem Machnowskim, który jest przed aresztem śledczym przy ulicy Kołobuckiej 5 w Warszawie. To tam przebywa jeszcze ksiądz Michał Olszewski, ale to kwestia może kilkudziesięciu minut, może kilku godzin. Danielu, jakie masz informacje po tym wczorajszym orzeczeniu sądu, postanowieniu, że ksiądz Michał Olszewski, także dwie urzędniczki, mają areszty śledcze opuścić? No w tej chwili już wszyscy oczekujemy na to, aż ksiądz Michał Olszewski wyjdzie bramą za moimi plecami i tym samym opuści areszt tymczasowy. Jest to pokłosie tej wczorajszej decyzji sądu, który przyznał wprost, że dalszy areszt tymczasowy w przypadku księdza Michała Olszewskiego nie jest wskazany, ponieważ jeżeli prokuratura chciała zgromadzić materiał dowodowy przeciwko niemu, już dawno powinna to zrobić, miała na to wystarczająco dużo czasu i dalsze przytrzymywanie księdza, a także dwóch urzędniczek, nie ma racji bytu. Mamy już pewną informację, że została zaksięgowana kaucja w wysokości 350 tysięcy złotych za księdza Michała Olszewskiego. Tej wpłaty dokonał brat zakonny księdza Olszewskiego. Teraz trwa procedura właśnie zatwierdzenia tej kaucji. Ona została już zaksięgowana, ale jeszcze trwają procedury administracyjne pomiędzy prokuraturą, a także aresztem śledczym w Warszawie, tak aby dopełnić już wszystkie formalności, żeby można było wypisać z aresztu, umożliwić wyjście z aresztu księdzu Olszewskiemu. A przypomnę, że ksiądz przebywa w tym areszcie od marca tego roku. Został tymczasowo aresztowany w związku ze śledztwem w sprawie funduszu
Sprawiedliwości. Śledczy zarzucali księdzu Olszewskiemu działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, a także niewłaściwe wykorzystywanie środków publicznych. Tyle tylko, że ksiądz Olszewski za środki publiczne budował ośrodek wsparcia dla ofiar przestępstw na warszawskim Wilanowie. Ten ośrodek powstał, fizycznie stoi, można ten ośrodek zobaczyć. Zostały już naprawdę ostatnie prace wykończeniowe do wykonania, więc wszyscy tutaj zastanawiali się, do jakiego rodzaju defraudacji miało dojść, skoro właśnie ten ośrodek powstał. Jest fizyczny dowód na to, że te pieniądze nie zostały zmarnowane, ale śledczy cały czas próbowali również rozszerzać zarzuty wobec księdza Olszewskiego. Stało się tak latem tego roku, ponieważ ksiądz Olszewski miał wyjść już na wolność kilka miesięcy temu, ale zarzuty zostały cały czas, były cały czas rozszerzane. Kolejne wątki próbowano dopisać do tej historii i tym samym w ten sposób prokuratura chciała sztucznie przedłużać właśnie ten areszt, ale wczoraj sąd nie miał wątpliwości, że jeżeli prokuratura chciała rozszerzać zarzuty, jeżeli chciała gromadzić materiał dowodowy, było na to wystarczająco dużo czasu, a takie rozszerzanie zarzutów w nieskończoność i przypisywanie księdzu Olszewskiemu jakichś niestworzonych rzeczy nie ma już sensu. Ksiądz Olszewski, jak każdy człowiek, ma prawo się bronić, ma prawo bronić się na wolności, odpowiadać z wolnej stopy, dlatego też tutaj zastosowano ten środek zapobiegawczy w postaci kaucji. 350 tysięcy już zostało wpłacone. Ponadto ksiądz Olszewski, kiedy już wyjdzie na wolność, nie będzie mógł opuszczać Polski i będzie musiał dwa razy w tygodniu stawiać się na komisariacie policji, na tak zwany dozór. To są właśnie te środki zapobiegawcze, ale co najważniejsze, ksiądz Olszewski będzie już mógł odpowiadać z wolnej stopy na wolności. Jest to bardzo dobra informacja, biorąc pod uwagę informacje, które do nas dochodziły, jeśli chodzi o stan psychiczny, a także stan fizyczny księdza Olszewskiego. Przypomnijmy, że dużo kontrowersji budziło to, w jaki sposób został zatrzymany, w jaki sposób był eskortowany, jak miał być upokarzany przez konwojentów. Między innymi odmawiano mu picia, jedzenia, również utrudniano mu kontakt z prawnikiem. Kiedy przebywał tutaj w zakładzie zamkniętym, w areszcie tymczasowym, cały czas otrzymywał wsparcie zarówno mieszkańców Warszawy i okolic, ale także wiernych, którzy tutaj się gromadzili, odmawiali różaniec i w ten sposób próbowali wspierać księdza Olszewskiego. Również wiele listów otrzymał, głosów wsparcia ze strony wiernych, którzy wierzą w jego niewinność, którzy wierzą w to, że obroni się przed sądem i sąd nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko uniewinnić księdza Michała Olszewskiego. Warto również zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich 10 dni prowadzony był protest głodowy, między innymi w Częstochowie, przez byłych działaczy Solidarności, którzy również w ten sposób chcieli zamanifestować swoją solidarność wobec księdza i apelować właśnie w ten sposób, w ten dobitny sposób do polskich władz, do prokuratury, aby te działania ukrócić, żeby pozwolić księdzu Olszewskiemu się bronić, ale w cywilizowany sposób, na wolności. Bardzo dziękuję. To Daniel Machnowski, który oczywiście pozostaje na miejscu w oczekiwaniu na wypuszczenie księdza Michała Olszewskiego. Do Daniela będziemy jeszcze oczywiście wracali. Bardzo dziękuję, Danielu, za twoją relację. Szanowni Państwo, kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej zapowiedziało zawiadomienia do prokuratury. I te zawiadomienia mają dotyczyć podkomisji smoleńskiej, aż 41 takich zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez Antoniego Macierewicza, więc szefa tej podkomisji, i byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. To o tym wszystkim mówił na konferencji prasowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także wiceminister Cezary Tomczyk. Posłuchajmy. Te 800 stron raportu stanowi też podstawę do wyciągnięcia konsekwencji i działań organów ścigania. Określone wnioski do prokuratury na podstawie tego raportu zostaną przez nas sformułowane i wystosowane. To jest nasz obowiązek, żeby działać w zgodzie i na podstawie prawa, w pełnej rzetelności dla wyjaśnienia sprawy.
unieważnienie raportu pana Jerzego Millera było absolutnie bezprawne. Dlatego, że podkomisja, która dokonała takiego czynu, nie miała do tego żadnych uprawnień. Dlatego, że tego typu uprawnienie miała tylko Główna Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Dlatego nigdy materiał Jerzego Millera nie zniknął z oficjalnego obrotu i jest ciągle oficjalnym, obowiązującym dokumentem. Panowie, odpowiada na te zarzuty także były szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz, mówiąc o tym, że Cezary Tomczyk i Władysław Kosiniak-Kamysz dopuszczają się dezinformacji, fałszerstw. Zresztą posłuchajmy byłego szefa MON. Fałszerstwa przedstawia dzisiaj pan Kosiniak-Kamysz i jego realizatorzy jego zadania. Istotą jest oszukanie społeczeństwa w sprawie zbrodni pana Putina. Istotą jest ochrona pana Putina. Istotą jest ochrona także polityki pana Donalda Tuska. To jest istotą całego tego przekazu, z którym dzisiaj mamy miejsce. 99% przekazów, które oni dzisiaj formułują, to są po prostu najnormalniej kłamstwa, dezinformacje, próby posługiwania się w sposób manipulacyjny naszymi tekstami, naszymi dyskusjami wewnętrznymi, naszymi sporami, które oczywiście były, nie ma co do tego cienia wątpliwości, różnymi ekspertyzami, które mają sens i które nie mają sens. To jest naturalna rzecz. Każda z tych kwestii jest jednoznacznie przez komisję zanalizowana i ostatecznie rozstrzygnięta. I zbadanie tego dramatu przez naszą podkomisję jest wielkim osiągnięciem. Dziękuję wszystkim członkom podkomisji, którzy podjęli tę decyzję. Wszystkim członkom komisji, którzy świadomi będąc, że będą atakowani przez Donalda Tuska i ludzi, którzy realizują politykę rosyjsko-niemiecką i ludzi, którzy wspierają Putina, że będą przez nich zagrożeni. Mimo to realizowali pracę w oparciu o swoją wielką wiedzę, wielką kompetencję. Dariusz Stefaniuk, panie pośle, jak pan komentuje ten raport, który przedstawił Cezary Tomczyk, Władysław Kosiniak-Kamysz, zresztą przekładany przez wiele miesięcy przez kierownictwo MON-u, wczoraj zaprezentowany z jednoczesnym od razu zapewnieniem, że za pracę w tej podkomisji mającej wyjaśnić okoliczności, przebieg tragedii zbrodni smoleńskiej, to te osoby będą miały zarzuty. 41 zawiadomień do prokuratury w tej sprawie. Pana komentarz. Absolutnie spektakl polityczny, który widzimy, że się dzieje. Dziwię się panu wicepremierowi Kosiniakowi Kamyszowi, że po raz kolejny dał się użyć jako narzędzie do polityki Donalda Tuska. Tak jak kiedyś został użyty jako minister pracy i polityki społecznej do podniesienia wieku emerytalnego, tak dzisiaj został użyty jako minister obrony narodowej do tego, żeby firmować kwestie katastrofy smoleńskiej, zamachu smoleńskiego i całej działalności podkomisji. Dla pana Tomczyka zupełnie się nie dziwię, bo przecież to jest ten pan, który mówił, że jako rzecznik rządu Ewy Kopacz trzeba wpuścić wszystkich uchodźców, bo mamy tyle miejsc i nie ma problemu z paktem migracyjnym jeszcze za tamtego rządu, tym pierwszym paktem migracyjnym, absolutny, można go nazwać pisożerca. Natomiast jeżeli chodzi o całą komisję, ja słuchałem tych wystąpień, wystąpienia były polityczne. To jest pytanie o ten raport i odniesienie się do tego raportu strona po stronie, argumentując pewne rzeczy. Natomiast dzisiaj na potrzeby debaty politycznej mamy wypowiedzi pana Antoniego Macierewicza, pana ministra. Ja przypomnę, że ta komisja trwała 6 lat.
w ciągu 6 lat wiele rzeczy się dzieje w wielu zespołach i to, że są pokazywane maile jednych czy drugich i mówienie, że ktoś z kimś się nie zgadzał, to bardzo dobrze. Ja właśnie tego oczekiwałem, że to będzie spotkanie naukowców, którzy będą wspierali swoje poglądy, tak żebyśmy wyjaśnili największą katastrofę po II wojnie światowej, która dotknęła nasz kraj. Jeżeli mowa o pieniądzach, które zostały wydane na tą podkomisję, to powiem szczerze, że dwa razy tyle można by było wydać. Jeżeli coś jest najważniejszego dla nas, dla naszego etosu, przypomnę, że ta katastrofa w 2010 roku i od 2010 roku podzieliła nasze społeczeństwo. Nasze społeczeństwo do dnia dzisiejszego stawia znak zapytania, co tak naprawdę się wydarzyło w tym Smoleńsku i niestety tylko Antoni Macierewicz podjął się tego, żeby tą katastrofę wyjaśnić. Donald Tusk nie podjął się tego, żeby tę katastrofę wyjaśnić, gdy był premier, ponieważ oddał całe śledztwo dla Anodiny i dla Putina. Więc to jest grzech pierworodny Donalda Tuska i myślę, że dzisiaj to Donald Tusk politycznie wykorzystuje Smoleńsk i wykorzystuje tą rozgrywkę tylko i wyłącznie do celów antagonizowania i dzielenia społeczeństwa polskiego. Tych znaków zapytania jest wiele, chociażby dlaczego rząd Donalda Tuska zgodził się na przyjęcie konwencji chicagowskiej, na jakiej podstawie, 13 artykułu. Na jakiej podstawie urzędnicy w kancelarii premiera wpadli na pomysł, to jest coś niebywałego, coś absurdalnego, że samolot, na pokładzie którego był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, dowódcy Wojska Polskiego, generałowie natowscy, jest samolotem cywilnym, a nie samolotem wojskowym. Jedno to jest zdanie, chociażby jeden z tych pytań, panie pośle, jest oczywiście Ale jedno zdanie, bym tylko odpowiedział. Szanowny panie redaktorze, to Donald Tusk powiedział, że będziemy współpracować z Rosją taką, jaka ona jest. I ta cała teza zawiera się w polityce resetu Donalda Tuska i w momencie, gdy była ta katastrofa, w momencie, gdy był ten zamach, to urzędnicy działali na zasadzie tej tezy. Putin był przyjacielem. Przypomnijmy to sobie wszyscy. Jaka była wtedy atmosfera dzielenia tych dwóch lotów, podzielenia tej wizyty, niechcienia tego, żeby prezydent Lech Kaczyński przemówił w Katyniu, bo by powiedział to samo, co mówił na Westerplatte. I Putin się tego obawiał i cały rząd Donalda Tuska się tego obawiał. I to spowodowało tą fatalną decyzję. Jedni mówią, co im wpadło do głowy, a drudzy mówią, a kto im tą decyzję podpowiedział i kogo oni posłuchali. Chwila, stawiamy przecinek, panowie, bo łączymy się z Łukaszem Żmudą, który jest w Częstochowie. Witaj, Łukaszu. Tam, na miejscu, w geście pewnego solidaryzmu z księdzem Michałem Olszewskim, prowadzony protest głodowy. Powiedz, już jest, zresztą widzimy Łukasza i jego gościa, więc Łukaszu, oddajemy głos. Jeśli się jeszcze troszeczkę przesunęli, troszkę, to... Dzień dobry, Michale. Tak, zgadza się. Jesteśmy w siedzibie częstochowskiej Solidarności. Ze mną jest działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, pan Jan Karandziej. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak zresztą już wspomniałeś, pan Jan, już 12 dzień protestuje, a jest to protest heroiczny, bo jest to głodówka. A więc od 12 dni pan Jan jest tylko o wodzie, jest kontrolowany przez lekarza, jego stan zdrowia. To nie jest jego pierwsza głodówka, już w latach 80. też podjął się takiego protestu. No i moje pierwsze pytanie, dlaczego dzisiaj w wolnej Polsce taki protest? Zło już przekroczyło pewną miarę. Niestety trzeba stawiać tamę złu, bo jeżeli się nie przeciwstawimy, będzie szło jeszcze dalej. Próbujemy robić to, co możemy, bo nie tylko ja sam głoduję. Jest więcej ludzi, którzy głodują również w Lublinie. To chcę podkreślić, więc uznaliśmy. Ja osobiście, moją motywacja osobista jest taka, jak poczułem, tylko dowiedziałem się, że ksiądz Michał czuje się gorzej. Podjąłem prawie natychmiast decyzję, że muszę coś z tym zrobić, skoro wszystkie dotychczasowe metody są nieskuteczne. Zebrałem się, przyjechałem do moich przyjaciół w Częstochowie, którzy są mi bardzo
bliscy i tu. I tu trwam w tej Godówce. Ksiądz Michał Olszewski, gdy tylko dowiedział się, że pan podjął taką formę protestu głodówki, poprosił, aby z niej zrezygnować, ale pan odmówił, pomimo że no, jest pan już człowiekiem starszym. Ksiądz Michał prosił, żeby podjąć inną formę modlitwy. No właśnie. Głodówka to nie tylko protest, sprzeciw wobec tego, co się dzieje w Polsce, wobec zatrzymanych, aresztowanych, księdza Michała i dwóch urzędniczek, ale także forma modlitwy. Tak, jak najbardziej, bo niejednokrotnie znajdujemy w literaturze i gdzie indziej, szczególnie w Piśmie Świętym, że czasami o niektóre sprawy jest konieczna i post, i modlitwa. Bo to są najmocniejsze formy, które mogą w jakiś sposób pokonać zło, które funkcjonuje. A wiadomo, że to zło w tej chwili tutaj jest w naszym kraju. Mówi pan o złu, które jest właśnie w naszym kraju. Tutaj nasuwają się takie też no, skojarzenia, bo forma protestu, głodówka, to jest coś, co się kojarzy z systemami totalitarnymi. To właśnie w czasach komuny, PRL-u stosowano takie formy protestu. Wtedy w latach 80. w maju, kiedy zaprotestowaliście, udało się w części osiągnąć, był to sukces, ponieważ udało się uwolnić część więźniów politycznych. Wtedy też więźniom często, czy to wtedy, ale też i na Białorusi, w tych czasach obecnych, czy w Rosji, często właśnie zarzuca się różne nieprawidłowości, malwersacje finansowe. Dlatego też te skojarzenia z tamtymi czasami, no niestety dzisiaj też przychodzą nam. Oczywiście, w tamtym czasie, za czasach PRL-u, na przykład jeżeli ktoś siedział za rozrzucanie ulotek, oskarżenie było o zaśmiecanie miasta. Jeżeli wtedy siedział Chojecki, był oskarżony o kradzież powielacza. W każdej sytuacji były wymyślane inne powody, to nie były powody polityczne. Tak to działało i działa to do dzisiaj. Sprawdzone metody, które kontynuuje ten rząd. Też pozwolę sobie tutaj wymienić, bo pan Jan, tak jak wspomniał, nie jedyny podjął się tej głodówki, chociaż jest pan inicjatorem tego protestu. Także w Lublinie, tutaj wymienię nazwiska, też działacze okresu opozycji w czasach PRL, pan Stanisław Oroń, Lech Ciężki, Waldemar Drewniak, Piotr Gawryszczak. Możemy chyba też z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy podejmują tę formę protestu, ale także wiemy, że cała Polska jest poruszona sprawą księdza Michała i dwóch urzędniczek, pani Urszuli i pani Karoliny. To też, czy to protesty, czy akcje plakatowe wzywające do uwolnienia i też wielka, wielka modlitwa. Oczywiście. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli jakiekolwiek działania w celu uwolnienia księdza Michała. Szczególnie bliskim jest pan Stanisław Oroń, który tu ze mną godował chyba 6 albo więcej dni. I wszystkim innym, szczególnie dziękuję tutejszemu zarządowi Solidarności, który bardzo troszczył się o mnie, wszystkie czynności, które miał przez wszystkim, którzy się modlili za mnie i którzy byli ze mną, solidaryzowali się w tej walce o uwolnienie księdza Michała i tych dwóch urzędniczek. Panie Janie, bardzo dziękuję. Dziękuję również mediom, tym Republice, że informacja szła w świat. My również też przyłączamy się do tych podziękowań wszystkim, którzy w tych sprawach, czy modlitwą, czy czynem, włączyli się w ten sprzeciw wobec aresztowania i nielegalnego przetrzymywania w areszcie księdza Michała Olszewskiego i dwóch urzędniczek. Michale, oddaję głos do studia. Bardzo dziękuję, Łukasz Żmuda i jego gość Jan Karandziej prosto z Częstochowy, a my wracamy do naszej rozmowy jeszcze parę minut przed godziną 11, panowie, w temacie cały czas
podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza, to moje pytanie do Piotra Kosznieruka. Dlaczego no, w końcu Nowa Lewica jako część tego obozu politycznego, więc o to dlatego pana pytam, dlaczego chcecie karać te osoby, które pracowały na rzecz podkomisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza? Sytuacja wygląda w ten sposób, że trzeba wyjaśnić wydatkowanie środków. To jest jeden z dosyć istotnych elementów, o których mówimy w tym zakresie, ponieważ komisja kosztowała tyle, ile kosztowała i trudno 34,5 miliona złotych. Plus jak... samolot, który został zniszczony całkowicie. No więc właśnie. I to jest zwyczajne kłamstwo. Dlatego, że drugi TU-154, ten numer 102, był niesprawny i wyłączony z użytku. O tym pisały swego czasu nawet media niesprzyjające Prawu i Sprawiedliwości, czy wręcz wrogo negatywnie nastawiony do Prawa i Sprawiedliwości. Ten samolot był wyłączony z użytku decyzją prokuratury i Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który nie badał. Nie możemy mówić wobec tego o zniszczeniu mienia, wartości, jak czytamy w tym raporcie, wartość wyceniona na 47 milionów złotych. Skoro był niesprawny, był wyłączony z użytku, no to o czym? Pojęcie wyłączenia z użytku i pojęcie niesprawności, jeśli chodzi o lotnictwo, polega na tym, że samolot, który został wyłączony z użytku, nie miał realizowanych przeglądów i przedłużenia przeglądów dotyczących latania. W momencie, kiedy samolot był wyłączany z użytku, był samolotem sprawnym i na wniosek organów administracyjnych został, że tak powiem, wyłączony z użytku. Więc ta sytuacja jest dosyć jasna. Ten samolot nie był zniszczony, miał zdolności latania, trzeba było odnowić przeglądy i można było ten samolot sprzedać, jeżeli w Polsce tym samolotem nie chciało się latać. Jeszcze chcę tylko odnieść się do pewnej wypowiedzi, której pan redaktor powiedział i o której mówiliśmy. Sprawa związana z zastosowaniem w badaniu wypadku lotniczego konwencji chicagowskiej. Już konwencja chicagowska dotyczy badania wypadków lotniczych, które powstały na terenie obcego państwa w przypadku, kiedy mamy do czynienia z samolotem cywilnym. Otóż nie ma w ogóle na świecie żadnej konwencji, która przewiduje wypadek lotniczy samolotu wojskowego na terenie obcego państwa, a tym bardziej na terenie obcego bloku, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Czyli jeżeli jesteśmy krajem natowskim i w stosunku do państw uznawanych wtedy, może jeszcze nie za wrogie, następuje wypadek samolotu wojskowego, to nie ma konwencji, która umożliwia badanie tego typu rzeczy. Oczywiście, bo samolot wojskowy jest... Oczywiście, że to nie było uznawane państwo w tamtych czasach za wrogie. Ja przypomnę panu umowę, jaka była negocjowana i wdrażana między SKW a FSB. Ale ja mówię... Donald Tusk zgadzał się na działanie w ramię z ruskimi kryminalistami z FSB. Panie redaktorze, ja mówię o przepisach międzynarodowych. Dlaczego zostały zastosowane te przepisy? Bo po prostu innych przepisów nie ma. Nie bada się wypadków lotniczych samolotów wojskowych na terenie państwa, które uczestniczy w innym obcym bloku obronnym. My w tamtym czasie znajdowaliśmy się w NATO, od 1997 roku znajdujemy się w NATO. W związku z tym, jeżeli samolot wojskowy miałby wypadek na terenie Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Portugalii czy innego państwa natowskiego czy Stanów Zjednoczonych, takie procedury są. Natomiast nie przewiduje się, że samoloty wojskowe latają sobie nad terenami innych obcych państw, które nie znajdują się w bloku obronnym. W związku z tym nie można było zastosować tych przepisów. Stosowano te przepisy, które dało się zastosować do czasu wyjaśnienia tej katastrofy lotniczej. Ale my mogliśmy to śledztwo prowadzić samodzielnie, my mogliśmy mieć nadzór nad tym śledztwem, a rząd Donalda Tuska w jaki badania nad tym wypadkiem, nad katastrofą w Smoleńsku, ja powiem w ten sposób, oddał ruskim. Pan poseł, jeszcze Dariusz Stefaniuk. Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, opowieść o tym, że samolot został zniszczony, który był bratem bliźniakiem tu o numerze 101, no jest taką opowieścią, że no już nie wiedzieli, co powiedzieć, no to powiedzieli, że on był sprawny i jeszcze mógłby latać. Ja się zapytam mojego przedmówcę, a kto tym samolotem by latał? Kogo by pan do tego samolotu jeszcze chciał włożyć? Którego z ministrów obecnego rządu, a może premiera, żeby tym samolotem dalej można było funkcjonować? Co wy byście z tym samolotem zrobili? Przypomnę panu,
Przypomnę panu, że serwis tego samolotu odbywał się w Rosji, w Samarze. Dalej byście u ruskich ten samolot serwisowali? Czyż to jest jakaś aberracja? Komisja Smoleńska użyła tego samolotu do tego, żeby pokazać naukowo, czy teza, którą zakładają, jest prawdziwa. Czy mowa o wybuchach, które były na terenie tego samolotu, jest prawdziwa. I mogli to tylko i wyłącznie zrobić w taki sposób, żeby nie posługiwać się na modelach, żeby mieć i mając samolot, który był już wrakiem i był złomowany, wykorzystać do tego celu. Pan mówi o majątku, który jest sprzedawany, to niech pan się zapyta obecnego prezesa PKP Cargo, dlaczego lokomotywy są sprzedawane po cenie złomu i wyprzedajecie to. Niech pan zobaczy ostatnie doniesienia medialne, gdzie sprzedaliście polski Ursus za 60 czy 70 kilka milionów złotych, a był wyceniony na ponad 125 przez syndyka, a cały majątek, jak mówią związkowcy, był o wiele, wiele większy. To są kwestie, które dzisiaj możemy rozważać. Natomiast wy podpieracie się wrakiem samolotu, którego i tak nikt z nas by nie korzystał, bo zagrożenie i wywiadowcze, i zagrożenie na dzień dzisiejszy, gdy mamy wojnę na Ukrainie, serwisowania tego samolotu nie pozwoliłoby na to. Pięknie dziękuję, panie pośle. Za minutę 11, więc stawiamy przecinek w tej części naszego spotkania. Bardzo dziękuję moim i państwa gościom. Mateusz Piepiórka, bezpartyjni samorządowcy, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Piotr Kusznieruk, Nowa Lewica, pięknie dziękuję. I poseł Dariusz Stefaniuk, Prawo i Sprawiedliwość. Również, dziękuję panie bardzo, pośle. Pozdrawiam serdecznie. Pięknie dziękuję. Państwa zapraszam do pozostania z Republiką, bo wracamy dosłownie za kilka chwil.